To są artyści rynków, Jacek Brzeski, I Love Trading. Jak zawsze zachęcamy do subskrybowania kanału CMC Markets Polska. Wystarczy pod filmem kliknąć subskrybuj i zaznaczyć dzwoneczek. Wtedy nie przeoczą Państwo nowych odcinków i innych ciekawych treści. A w dzisiejszym programie Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn z CMC Markets. Witajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy, Maćku, od giełdy amerykańskiej, od tamtejszych indeksów, a w Nowym Jorku na giełdzie raczej flauta. Ostatnio mamy przeważnie spadki, rzadziej wzrosty. No i chyba ta sprawa ciągle nierozwiązana, ewentualnego podniesienia limitu zadłużenia Stanów Zjednoczonych, zaczyna trochę niepokoić inwestorów, no bo może za tydzień, może za 10 dni zostanie ogłoszona niewypłacalność USA. No i to się chyba odbija teraz już na notowaniach giełdowych. No, dzisiaj gwiazda tej sesji jest jedna, jest ją spółka Nvidia, ale oczywiście nawet to nie pozwala, nie ciągnie indeksów w górę, nie dało jakoś optymizmu, bo to oczywiście jest sytuacja związana z jedną spółką. Zresztą nawet o tym wspominaliśmy, że to jest w ogóle to AI, które od początku roku, na który jest taki mocny boom, ono dość mocno ciągnęło indeksy. No i gdyby nie ten boom właśnie związany ze sztuczną inteligencją, no to indeksy, między innymi S&P 500, również Nasdaq, byłyby dużo, dużo niżej, byłyby na minusie, a tak są przynajmniej na częściowym plusie. Natomiast tak jak wspomniałeś, tym głównym tematem tak dla szerokiego rynku, tutaj pomijając spółki technologiczne, oczywiście w tym momencie jest kwestia zadłużenia i tego limitu, podniesienia limitu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. No, następny program odbędzie się na początku czerwca, czyli już potencjalnie wtedy, według zapowiedzi choćby Janet Yellen, Stany Zjednoczone mogą być bankrutem. Oczywiście nie wierzę w taki scenariusz, no ale jednak cały czas ten temat tutaj jest dość istotny. Jeżeli spojrzymy na same wykresy, tutaj przez chwilkę nam mignęło S&P 500, no to widać, że rynek od tych lokalnych szczytów na poziomie 4200 delikatnie koryguje, ale tutaj nie ma takiego jakiegoś wyraźnego kierunku, więc w zasadzie przed nami to wsparcie 4800 i wydaje mi się, że do tego rozwiązania sprawy związanej z limitem zadłużenia w tych okolicach możemy cały czas oscylować. Lepiej wygląda sytuacja na Nasdaqu, gdzie jednak tutaj mamy silniejsze wzrosty. Rynek znajduje się w połowie w tym momencie tego ruchu pomiędzy wsparciem, oporem 13200, 14200, taki szeroki przedział. Natomiast no tutaj jednak te spółki technologiczne, bo to nie tylko ta wspomniana Nvidia, ale również Microsoft, również inne spółki związane z technologią, ci giganci, to Big Five, czyli spółki FANG, tutaj ciągną mocno w górę całego Nasdaqa. No ale wracając do samego limitu zadłużenia, też pojawiło się w ostatnich dniach analiza JP Morgan. I tutaj analitycy JP Morgan określili prawdopodobieństwo osiągnięcia porozumienia przed 1 czerwca, czyli tym kluczowym terminem, kiedy między innymi Janet Yellen wspominała, że Stanom Zjednoczonym może środków zabraknąć. Prawdopodobieństwo osiągnięcia określili na poziomie 25%, czyli bardzo mało. Przy czym no tutaj akurat w tej samej analizie, w tej samej notce z JP Morgan pojawiła się informacja, że to bankructwo Stanów Zjednoczonych, czyli ten czas, kiedy Stany Zjednoczone nie będą w stanie spłacać swoich zobowiązań, to przedział pomiędzy 1 a 7 czerwca, czyli to nie jest taka definitywna data, jak określiła to Janet Yellen, no ale nam daje nieco więcej czasu, no bo dziś to jest około 2 tygodnie, jeżeli byśmy się tych dat trzymali. Natomiast oczywiście, gdyby do tego porozumienia nie doszło, bo jest to scenariusz, na który jest prawdopodobieństwo. Ja akurat osobiście uważam, że w ciągu tych 2 tygodni, zanim faktycznie Stanom Zjednoczonym zabraknie środków na spłacanie swoich zobowiązań, to porozumienie zostanie osiągnięte. Ale jeżeli nie, to moglibyśmy mieć powtórkę oczywiście z roku 2011. Wtedy agencja S&P obniżyła rating Stanów Zjednoczonych do tego ratingu AA+. Automatycznie rzutowało to na wiele aktywów. No, rynki akcji mocno zanurkowały, no bo między innymi dlatego, że wiele funduszy nie może inwestować w aktywa kraju, który ma rating poniżej tego AAA, tak, czyli AAA,
więc to by już mogło być po prostu siłą rzeczy ściągnąć nieco rynki akcyjne w dół. A już w tym momencie, w tym tygodniu pojawiło się takie ostrzeżenie ze strony agencji Fitch. No wprawdzie zostało zachowane, ten rating został zachowany na aktualnym poziomie tego 3A, no ale oczywiście jest ryzyko, że faktycznie w najbliższym czasie ono zostanie obniżone. No i to mielibyśmy po raz kolejny powtórkę sprzed 12 lat. No i kolejna kwestia jeszcze oczywiście, która też wisi w powietrzu, to jest kwestia tego, co zrobi dalej Fed. No bo to też, no dziś rynki żyją oczywiście tematem limitu zadłużenia, no ale przed nami jeszcze decyzje Fed. No w tym momencie już trochę nam się rozjechały oczekiwania rynkowe względem zapowiedzi członków, poszczególnych decydentów Fedu. Zresztą w tym tygodniu nawet mieliśmy, no raz, że mieliśmy ten raport z posiedzenia ostatniego majowego Fedu, no plus różne wypowiedzi decydentu, między innymi James Bullard powiedział w poniedziałek, że spodziewa się jeszcze dwóch podwyżek o 25 punktów bazowych w tym roku, także nieco inaczej niż widzi to w tym momencie rynek, który już widzi koniec podwyżek i rozpoczęcie pod koniec roku cyklu obniżek. Też co, na co się powoływał, no bo to nie są tylko słowa, tutaj mamy odwołanie do konkretnych faktów. No przede wszystkim inflacja nie zwalnia tak, jak zwalniać powinna według wcześniejszych założeń Fed, a wzrost gospodarczy nie jest na takim poziomie, jak powinien być. Tak? I tutaj wręcz Fed, i to wynika już akurat z minutek, Fed widzi nawet ryzyko z rosnącej dalej inflacji przy spadku PKB. No tutaj mamy ten najgorszy scenariusz z punktu widzenia rynków finansowych, rynków akcyjnych. Także tutaj ten temat recesji, pomimo że już gdzieś tam był odwoływany, no to cały czas nam może ciążyć. Więc no wydaje się, że ten taki ogólny obraz tych minutek w kontekście tego, co najmocniej wpływało na rynki, wycinając teraz ten fragment związany z limitem zadłużenia, no jest dość ponury. No jeżeli to nam wróci, ten temat, tak, czyli no miną dwa tygodnie, cokolwiek by się nie stało, no to no rynek powróci do dawnego trybu najprawdopodobniej, no to na pewno wtedy będzie znowu rozpatrywane dalsze działania Fedu, a te zapowiedzi no nie wróżą dobrze. Ja też jeszcze no, tydzień temu o tym mówiliśmy, ale może tylko dopowiem, że ten scenariusz tak naprawdę, nawet jeżeli się sprawdził faktycznie osiągnięcia porozumienia w ciągu nawet tego tygodnia, załóżmy, że te 25%, które daje JP Morgan, by faktycznie się sprawdziło, to i tak nie wyklucza scenariusza oczywiście korekty, no bo rynek z jednej strony w tym momencie kupuje różnego rodzaju plotki, a zazwyczaj jest tak, że nawet jeżeli te plotki są pozytywne, no to mamy sprzedaż faktów i realizację zysku, więc taki scenariusz, patrząc historycznie, jest wielce prawdopodobny, tak? Czyli nawet w scenariuszu optymistycznym, no już nie mówiąc o tym, że limit zadłużenia oznacza tak naprawdę ryzyko tego, że kapitał będzie uciekał do obligacji, także też to oczywiście cały czas jest w grze, więc szeroko patrząc na rynki, zarówno na S&P, i na Nasdaqa, i na Dow Jonesa, no tutaj ten optymizm, przynajmniej w tym krótkim horyzoncie czasu, no nie jest jednak tym scenariuszem wiodącym, można być realistycznie pesymistycznie do rynku nastawiony, tak bym powiedział. Zanim wszystko się załamie i zanurkuje na rynkach amerykańskich, to jednak spójrzmy najpierw na taką spółkę, która święci triumfy, jak powiedział Maciek, jest gwiazdą, na pewno gwiazdą w czwartek 25 maja, bo spółka Nvidia rozpoczęła notowania giełdowe od wzrostu ponad 20%, ogłosiła ostatnio bardzo dobre wyniki finansowe, no i przede wszystkim Nvidia kojarzy się inwestorom jako takie Eldorado sztucznej inteligencji. To jest czołowy producent chipów, które tę sztuczną inteligencję mają obsługiwać, Łukaszu. Więcej o Nvidia można znaleźć na naszej stronie internetowej. Dzisiaj Daniel Kostecki opublikował z pomocą właśnie sztucznej inteligencji, popełnili razem artykuł w sekcji Puls Rynku, więc zachęcam. Natomiast no, to nie tylko
nie tylko obróbka grafiki, nie tylko chipy do telefonów komórkowych, nie tylko dedykowane chipy do wsparcia sztucznej inteligencji. Też przecież pamiętajmy biotechnologia, jak mocno Nvidia była zaangażowana w różne sektory tak naprawdę, więc idzie bardzo szeroko. No a faktycznie teraz gorący temat i jeszcze takim gorącym tematem pozostanie, to jest właśnie sztuczna inteligencja, no bo przedstawiciele tego sektora, albo przynajmniej tak jak inwestorzy uważają, że to będą przedstawiciele tego sektora, no to Nvidia podwaja swoją wartość, już nawet więcej, Broadcom, Oracle plus 20, Microsoft nieźle sobie radzi, chociaż mogłoby być lepiej, no a S&P no dużo niżej, też jest na plusie, ale dużo niżej, więc widać, że ta tam, gdzie ta sztuczna inteligencja się pojawia, no to jest popyt. No i inwestorzy wierzą i będą dalej wierzyć w Nvidię. Natomiast no tutaj jest może spoza samej spółki, a bardziej jeżeli chodzi o wojnę dotyczącą technologii i chipów pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, no tutaj chyba są największe zagrożenia. I chyba dlatego też właśnie prezes Nvidia właśnie zwraca na to uwagę, żeby w tych poczynaniach rządu, zarówno z jednej i z drugiej strony, być względnie delikatnym. No myślę, że nie chodzi mu właśnie o kwestie polityczne, tylko jak najbardziej finansowe. No i mamy wojnę pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Ona bezpośrednio uderza właśnie w chipy. Mieliśmy zakaz korzystania przez Chiny z amerykańskiej technologii Micron Technology. Jednocześnie Apple ogłosiło zacieśnienie współpracy w zakresie właśnie chipów z Broadcom. No to jest właśnie odpowiedź na to, co się stało z Micron Technology. Taka wojna podjazdowa o przyszłość branży elektronicznej i chipów. No ona na pewno po pierwsze nie jest dobra, bo wtedy jest mniejsza konkurencja. Tutaj mówię z punktu widzenia rozwoju technologii, z punktu widzenia ceny, z punktu widzenia konsumentów. Zupełnie kwestie tutaj bezpieczeństwa zostawiamy z boku. Zresztą pytanie, czy jak bardzo one są istotne, a jak bardzo to po prostu używanie tego terminu, tak zwana infrastruktura krytyczna do wycofywania jakichś produktów, do zakazywania jakichś produktów, na ile to jest po prostu tylko i wyłącznie polityka, bo tutaj znowu ta właśnie infrastruktura techniczna, to sformułowanie pozwoliło Chinom, znaczy to był powód wykorzystany do zakazania właśnie tej technologii Micron Technology. Więc zobaczymy. Natomiast no pamiętajmy, że Chiny już są w zupełnie innym stadium rozwoju pod względem technologii. Mają swoją technologię, mają swoją myśl, mają wyedukowanych pracowników, więc jeżeli oni nie będą mieli dostępu do jakiejś technologii, na przykład amerykańskiej, no to wcześniej czy później będą w stanie sobie samodzielnie stworzyć taką technologię, a może i nawet lepszą. Jeżeli są w tyle w tym momencie w jakimś zagadnieniu, no to faktycznie tutaj być może prezes Nvidia ma rację, by tak drastycznie nie podchodzić do tego, no bo tak długo jak Chiny są odrobinę w tyle, no to będą korzystały z globalnych technologii. Gdy nie będą miały dostępu, no to wtedy stworzą własną i to może być bezpowrotnie. Zresztą w innym segmencie, w którym Nvidia również jest mocna, czyli albo chciałaby być mocna, czyli chodzi o samochody elektryczne, no to też wiemy, jak mocno chińskie marki, jak mocne są chińskie marki, jakim mogą być zagrożeniem dla marek amerykańskich. Więc no tutaj jest wiele różnych wątków.
Na wykresie, tutaj najmniej możemy mówić, jeżeli chodzi o wykres, szczególnie po tym wyskoku teraz, od czego tu nie ma, o 20%. No, jest to ewidentna hossa. Na obrocie ona też dość dobrze jest potwierdzona. Szczególnie trzeba zwrócić uwagę na tą konsolidację, która była w ubiegłym miesiącu i jeszcze wcześniej. No, tam naprawdę, naprawdę sporo się działo, to już były wysokie poziomy, jesteśmy wyżej. No więc trend jest ewidentny, więc pod względem wykresu nie ma co tego komentować. Kupowanie w tej, od początku trendu od jesieni, kupowanie każdego dołka korekcyjnego z bardzo szerokim stopem dawało później zyski. Widać, że inwestorzy tak podchodzą dalej do NVIDII. To rozwijamy wątek konkurencji w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale nie konkurencji amerykańsko-chińskiej, tylko jednak raczej wewnętrznej konkurencji amerykańskiej, no bo NVIDIA jest gwiazdą rynku, ale Microsoft twierdzi, że on też chce być liderem tworzenia sztucznej inteligencji. I Maćku, Microsoft, jak patrzymy w notowaniach od początku tego roku, to ładnie podrożał, chociaż ostatnie dni ma trochę słabsze. Tak, że no tutaj jest pewna symbioza mimo wszystko, dlatego że to właśnie NVIDIA ma zapewniać Microsoftowi ten hardware, tak, czyli procesory, które pozwolą właśnie temu oprogramowaniu tej sztucznej inteligencji, którego tworzeniu Microsoft po zakupie OpenAI jeszcze bardziej w tym momencie uczestniczy, tak żeby to jak najbardziej się rozwijało, było jak najbardziej wydajne. Także tutaj to nie jest taka w pełni ze sobą konkurencja, tylko pewnego rodzaju współpraca. Jeszcze może tylko odwołam się do tego wykresu, który przed chwilą pokazywany NVIDIA, to też tak ciekawa sprawa na tym wykresie, który był widoczny, tam zabrakłoby skali tutaj, żeby pokazać, gdzie jest dzisiejsze otwarcie. Tutaj musielibyśmy zerknąć gdzieś nad to okienko wykresu, tam właśnie rynek się otworzył. No ale wracając do Microsoftu, to była taka drobna dygresja. No oczywiście ten wspólny mianownik NVIDIA i Microsoftu jest bardzo duży, no właśnie ta sztuczna inteligencja. I wydaje się, że ta sztuczna inteligencja zapewniła Microsoftowi taki byt w tym trudnym okresie i potencjalnie nadchodzącym trudnym okresie, no bo jeżeli zakładamy recesję, tak jak tutaj mówiliśmy dzisiaj szeroko o rynku amerykańskim, ta recesja jeszcze nie jest odwołana, cały czas jest ryzyko oczywiście, że nie pojawią się problemy tutaj gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, uderzą w konsumentów, uderzą w przedsiębiorstwa, jeżeli uderzą w przedsiębiorstwa, to uderzą automatycznie w ten rozwijający się mocno biznes Microsoft, czy usługi w chmurze, uderzą w sprzedaż komputerów stacjonarnych, również oprogramowania, także no tutaj to szeroko mogłoby uderzyć, natomiast ten rozwój sztucznej inteligencji, który będzie implementowany w różne narzędzia i w różne usługi, no to jednak jest to, co może dać Microsoftowi w horyzoncie tutaj nawet kolejnych lat sporą przewagę nad innymi. Zresztą Microsoft no niejednokrotnie pokazywał, jak poszczególnymi produktami pozwala, zmienia się, ewoluuje i też dostosowuje się do bieżącej sytuacji, no bo jednak w pewnym momencie stał się monopolistą na rynku przeglądarek systemów operacyjnych, nie przeglądarek systemów operacyjnych, przeglądarek notabene też, ale to akurat sromotnie stracił i praktycznie z monopolisty stał się niszowym producentem przeglądarek, ale to inny temat. Dodatkowo no te usługi chmurze teraz pozwalają mu się rozwijać i też jest to mocno trafiony temat. Inne aplikacje, które w tym momencie chce wdrażać właśnie tą sztuczną inteligencję, czyli już istniejące oprogramowanie, w które planuje w najbliższym czasie implementować sztuczną inteligencję, to też jest temat, który na pewno pozwoli rozwinąć się. To zaangażowanie w tym momencie na rynku, które już ma bardzo duże, jeżeli chodzi o oprogramowanie, edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, cały pakiet Office, również system operacyjny, no to dodatkowo pokażę. Zresztą ostatnie dane pokazały, bo tu mówimy o przyszłości, bo przeszłość jest całkiem niezła. Te ostatnie dane Microsoftu zaskoczyły i to w zasadzie we wszystkich segmentach, bo i usług w chmurze, i sprzedaży właśnie sprzętu. Tutaj mieliśmy progres, dużo lepsze wyniki od analityków.
oczekiwań analityków, także jest to pozytyw. No a na przyszłość, no to oczywiście cały czas są wymieniane kwestie recesji, że tutaj może spaść w niektórych segmentach ta sprzedaż i przychody, no ale mimo wszystko ta przyszłość właśnie poprzez tej AI rysuje się nieco kolorowiej niż jeszcze niedawno mogłoby się wydawać. Tutaj we wtorek mieliśmy taką aktualizację perspektyw Microsoftu na najbliższy czas i tam pokazała się właśnie też aktualizacja dotycząca tej sztucznej inteligencji, czyli między innymi Microsoft widzi duże szanse w całej branży informatycznej, gdzie to właśnie ta sztuczna inteligencja zastąpi część informatyków, może nie tyle zastąpi, co wyręczy ich od tych najprostszych, tych najbardziej nużących często prac, takich jak budowanie tych podstawowych kodów. No tutaj z tym poradzi sobie doskonale, więc może zostawi kreatywność nieco samym programistom. Natomiast biorąc pod uwagę, że właśnie Microsoft, bo to oczywiście inne firmy konkurencyjne z branży technologicznej też w tym wyścigu uczestniczą, tutaj między innymi Google, Adobe wprawdzie głównie przez dołączenie tej sztucznej inteligencji do aplikacji Photoshop, gdzie też to jest dostępne, no jakby każdy próbuje tutaj działać, natomiast no, Microsoft już jest nie krok do przodu przez to, że wykupił OpenAI, a szacunki mówią o tym, że produktywność poszczególnych firm, która się zwiększy dzięki właśnie sztucznej inteligencji, no będzie sięgała tutaj według szacunków, ta produktywność liczona w bilionach dolarów skoczy z 830 do 1,7 z 830 miliardów do 1,7 biliona dolarów. O tym mówiliśmy w naszym programie niedawno, rozmowy spekulowane, tam ten wątek jest pociągnięty, natomiast to warto to przywołać, te liczby, bo one robią wrażenie. No ale właśnie to wynika z tego, że ta technologia w różnych branżach będzie przyjęta, więc ten wzrost produktywności też częściowo, pozytywnie oczywiście, uderzy w Microsoft. A same te spółki właśnie, które tą sztuczną inteligencję tworzą, mogą z 20-30% według szacunków tych przychodów przejąć na siebie, tak? Czy ten rynek jest dość cały czas mocno chłonny, no i Microsoft oczywiście z tych 20-30% z tych 1,7 biliona chciałbym mieć jak najwięcej, więc no tutaj walka na pewno jest o wysoką stawkę. Jeszcze taką jedną rzecz może na koniec dopowiem, bo też to jest rzecz z ostatnich dni. W tym tygodniu Goldman Sachs organizował takie wydarzenie branżowe, na które zaproszony był Bill Gates i tam Bill Gates, czyli założyciel Microsoftu, i Bill Gates wypowiada się właśnie odnośnie sztucznej inteligencji. I tutaj widząc też przyszłość oczywiście samego Microsoftu w tym, ale wspomniał, że ten wyścig według niego polega na tym, kto pierwszy stworzy, no w tym momencie mamy ten chat GPT, natomiast ten, kto pierwszy stworzy narzędzie, które pozwoli zastąpić całkowicie, nie usprawnić tak jak teraz jest usprawnione wyszukiwanie przez wyszukiwarki, ale zastąpić wyszukiwarkę, że użytkownik nie będzie musiał wcale nic wyszukiwać, to sztuczna inteligencja za niego wyszuka, tak samo dokona zakupów, czyli sklepy internetowe, tak jak Amazon być może, no nie tyle przestaną istnieć, co będą musiały całkowicie się zmienić, nie będzie tam wyszukiwarek, tylko właśnie sztuczna inteligencja to przejmie tą rolę decyzyjną za użytkownika, wiedząc jakie są jego preferencje, potrafiąc tutaj zdecydować i to wydaje się przyszłością, to może sugerować, że Microsoft na czymś takim pracuje, chociaż w tej swojej wypowiedzi Bill Gates powiedział jeszcze, że niekoniecznie Microsoft tę walkę musi wygrać i tutaj z dużym prawdopodobieństwem będzie to jakiś startup w Stanach Zjednoczonych. Także też pokazał, że pomimo tej sentymentu do spółki Microsoft niekoniecznie tutaj to musi być Microsoft. No ale na pewno wiele takich tematów właśnie, no bo to jest jeden z tematów, który wypłynął i to pewnie będzie rozwijany w najbliższym czasie, ale myślę, że takich niespodzianek związanych właśnie z tym AI w kontekście między innymi Microsoftu możemy mieć w najbliższym czasie bardzo, bardzo dużo. Także ta kontynuacja wzrostów, jeżeli by się sentyment utrzymał, no jest może nie tyle niezagrożona, natomiast można oczekiwać, że właśnie takie szoki pozytywne będą się pojawiały jeszcze co jakiś czas. Przy okazji Microsoftu mówiliśmy o działalności prowadzonej w chmurze, o usługach w chmurze, a kolejna spółka, którą się zajmiemy, Łukaszu, to Salesforce, czyli spółka, która działa w technologii chmurowej i która też dobrze się miewa w notowaniach giełdowych, jak spojrzymy na jej wyniki od początku tego roku. Tak, natomiast biorąc pod uwagę, że właśnie to jest też spółka, która
powinna być beneficjentem wdrażania różnego rodzaju rozwiązań ze sztucznej związanych ze sztuczną inteligencją, w tym właśnie automatyzacja procesów obsługi klienta przede wszystkim i też procesów sprzedaży online, no to wydaje się, że ten wykres mógłby wyglądać trochę lepiej. Więc widać, że inwestorzy aż tak bardzo nie wierzą jeszcze w spółki, które nie są w tym głównym trendzie, te, które animują rynek sztucznej inteligencji, bo taką nie jest Salesforce. Salesforce ma wykorzystać pewne komponenty do tego, by korzystanie z ich produktów było jeszcze bardziej efektywne przez ich klientów. Widać, że aż tak dużej wiary, jak w przypadku poszczególnych spółek, które bezpośrednio zajmują się sztuczną inteligencją, tutaj nie ma. I to jest ciekawe, i to jest pewne, oczywiście wykres i tak wygląda nieźle, ale ta dynamika nie jest aż taka imponująca, więc to jest to pewne ostrzeżenie, że nie można na każdą spółkę, i to nie jest przecież spółka wydmuszka, bo w niej faktycznie można znaleźć ten potencjał do wzrostu efektywności i do zwiększenia sprzedaży przede wszystkim do swoich obecnych i przyszłych klientów, a mimo to inwestorzy aż tak hura optymistyczni nie są. Może też nie są dlatego, że przez ostatnie 12 miesięcy insiderzy sprzedawali akcje. No, co nieco sprzedał prezes, to nie było dużo, bo troszkę więcej niż 1% swoich akcji. Oczywiście różne mogą być zawsze powody sprzedaży, to często mogą być jakieś powody osobiste potrzeby, między innymi prywatne. No ale jakby nie było, w ostatnim roku nikt z insiderów Salesforce nie kupił akcji tej spółki, więc to jest dość zaskakujące, no bo jeżeli jesteśmy u progu zwiększonej efektywności, na pewno spółka taka jak Salesforce w tym swoim wielkim globalnym zasięgu no powinna być beneficjentem właśnie wdrażania rozwiązań ze sztuczną inteligencją, no to wydaje się, że wiedząc o tym, że takie komponenty się pojawiają, a już się pojawiały przecież w zeszłym roku, spółka też o tym mówiła, no że insiderzy raczej będą bardziej optymistyczni, więc to jest taka no, do rozważenia. Do rozważenia i jako ostrzeżenie. Przenosimy się na rynek surowców, przyglądamy się, Maćku, notowaniom ropy naftowej. No i tu mamy od pewnego czasu baryłkę ropy WTI ciągle poniżej $75, a baryłkę ropy Brent ciągle poniżej $80. Jesteśmy na niskich poziomach. I co ciekawe, w Stanach Zjednoczonych cena ropy spadła nawet wtedy, kiedy okazało się, że zapasy ropy naftowej amerykańskie są wyjątkowo niskie. W ten temat chyba się nie uda w żaden sposób wplątać sztucznej inteligencji, więc tutaj trzeba patrzeć na już konkretne fakty. Natomiast na dzisiaj rynek koryguje po trzech sesjach wzrostowych, a te trzy sesje wzrostowe no, były między innymi powiązane z takim ostrzeżeniem, które przedstawił saudyjski minister energii dotyczącym przyszłych działań OPEC+. No bo mieliśmy faktycznie w kwietniu zaskoczenie w postaci cięcia wydobycia. To spowodowało, że nagle rynek tutaj podskoczył o $7-8, taką luką cenową po tej decyzji rynek się otworzył. No od tego czasu mieliśmy z kolei spadek. Ten spadek był związany no, głównie z obawami o popyt ze strony Chin, o kwestii recesji, o te gorsze dane, które napływają nam z rynku chińskiego. Ale ja też polecam tutaj znalezienie w internecie wypowiedzi właśnie z ostatnich dni tego ostrzeżenia księcia saudyjskiego, który taki no, dość zabawny sposób określił, co może spotkać spekulantów, którzy posiadają krótkie pozycje na ropie naftowej, no bo określił, że w kwietniu tych spekulantów spotkało auć, no i teraz może się ponownie auć pojawić, tak to zostało ładnie określone, z uśmiechem na ustach, sam powiedział, że pokarzystą nie jest, więc kart nie będzie pokazywał, ale spekulanci, trzymajcie się na baczności, tak w dużym skrócie zostało to powiedziane, czyli może to zostać odczytane jako zapowiedź dalszych działań na posiedzeniu, które będzie miało miejsce już w przyszłym tygodniu, 4 czerwca
jest posiedzenie, teraz tak patrzę jeszcze w kalendarz, czy 4 czerwca to jest przyszły tydzień, tak, w niedziela, czyli jeszcze koniec przyszłego tygodnia mamy to posiedzenie i jeżeli by się taka decyzja oczywiście pojawiła, to mogło być kolejne takie uderzenie tutaj pod kątem obaw o podaż tego surowca, tym bardziej, że mamy w tym tygodniu też dość ważne wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. A tak jak wspomniałeś, te zapasy tutaj zaskoczyły, natomiast mamy okres, w którym startuje tak formalnie, symbolicznie, może nie formalnie, ale symbolicznie okres wakacyjnych podróży. Amerykanie bardzo lubią takie symbole, tak jak mamy Święto Dziękczynienia, które rozpoczyna okres zakupów, tak samo Memorial Day i te weekend związany z Memorial Day jest takim początkiem okresu wakacyjnego. No i tutaj już linie lotnicze amerykańskie, między innymi United Airlines, American Airlines prognozują, że będzie największe, już na podstawie oczywiście sprzedanych biletów, to jest prognozowanie na podstawie już częściowo z rzeczy, które można określić, że to będzie największy okres podróży od 2010, a American Airlines nawet od 2005 roku widzi tutaj, że tak dużego popytu na bilety od tego okresu nie było. No i dodatkowo jeszcze szacuje się, że ponad 40 milionów Amerykanów będzie jeszcze też podróżowało samochodami, także ten popyt na benzynę, na ropę naftową, na produkty powiązane z ropą naftową będzie bardzo, bardzo duży. Także tutaj też to może dobrze wróżyć na cały okres wakacyjny, bo ten okres właśnie wakacyjny to jest ten moment, kiedy konsumpcja ropy naftowej jest wzmożona. No a jeżeli by się to jeszcze nałożyło na ograniczenie wydobycia przez OPEC, no to mielibyśmy na pewno dodatkowe takie uderzenie. Tym bardziej właśnie te zapasy benzyny, one to akurat spadły dość istotnie o 6,4 miliona baryłek, więc to tutaj jest też taka sytuacja, która przy tym rosnącym popycie no, może wpływać na wzrosty ceny, może tym wzrostom pomagać, no jeżeli właśnie dołożymy decyzję potencjalną OPEC, no to źle by to wróżyło dla cen może nie dla posiadaczy pozycji długich, ale właśnie dla tych posiadaczy pozycji krótkich. I też jeszcze może warto się odnieść do tej stabilizacji rynku naftowego, która nastąpiła. No, najpierw mieliśmy destabilizację, taką całkowitą oczywiście po inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Potem się ta sytuacja ustabilizowała i ta stabilizacja trwa. No, i między innymi tutaj Międzynarodowa Agencja Energetyczna pokazała taki raport, w którym pokazuje, że eksport produktów naftowych z Rosji do innych krajów, tutaj między innymi do Indii, ale również do Arabii Saudyjskiej, skoczył do 600 tysięcy baryłek, zwiększył się o 600 tysięcy baryłek dziennie względem kwietnia, najwyższego poziomu od kwietnia 2020. Także tutaj mamy wzrosty. Oczywiście to wszystko się dzieje po zaniżonych cenach, no bo jednak jest to sprzedawane, nazwijmy to, w cenach promocyjnych przez Rosję, no ale zapewnia to pewną stabilizację na rynku naftowym, właśnie powodując, że te ceny mogły wrócić do aktualnych poziomów relatywnie niskich, no więc teraz tutaj OPEC musi działać w drugą stronę, właśnie sterując w jakiś sposób tym wydobyciem, żeby zbytnio cena tej ropy nie spadła. Też pojawiły się raport, taki szacunki samego Bloomberga, który określił, że w marcu Arabia Saudyjska sprowadziła z Rosji 2,5 miliona baryłek oleju napędowego, a ten olej napędowy z kolei przez Arabię Saudyjską był eksportowany dalej, więc to pokazuje, że to nie tylko z tym rynkiem ropy, tak, że wszystkie kraje się odcięły, mamy oczywiście nałożone sankcje na Rosję, ale ta Rosja w sposób pośredni i tak na różne rynki, te, na które sankcje są nałożone, trafia, więc to zapewnia taką, z jednej strony oczywiście można tutaj pukać w głowę, tak, to po co te sankcje, no ale sankcje same uderzają w Rosję, czyli ten efekt jest osiągnięty, natomiast stabilizacja rynku ropy naftowej przy okazji też jest zapewniona, więc no, to też powoduje, że nie mamy takich skokowych ruchów, ale mimo wszystko czekajmy na 4 czerwca. To jest, wydaje mi się, kluczowa data, bo jeżeli znowu OPEC zaskoczy, chociaż teraz są przygotowania do tego potencjalnego zaskoczenia, ale nawet jeżeli by inwestorzy częściowo byli
zaskoczeni, czy nawet nie zaskoczeni, ale by się taka informacja pojawiła, no to jest możliwy mimo wszystko skok pomimo jakiegoś pewnego czasu na przygotowanie do takiego ruchu. Ropa naftowa droga nie jest. Mamy także przecenę na rynku miedzi. Ta przecena uderza na pewno w notowania naszego wielkiego kombinatu KGHM-u, który zresztą pokazał przy okazji także słabe wyniki operacyjne za kwiecień. No i na wykresie widzimy, że KGHM schodzi na nowe minima, a z technicznego punktu widzenia spadek ceny jednej akcji poniżej 100 zł zaczyna być bardzo prawdopodobny chyba. Zobaczymy, bo inwestorzy po prostu bardzo dużo dyskontują, jak zwykle na KGHM próbują wyprzedzać. Natomiast tutaj wpadli w taką pułapkę hura optymizmu od początku tego roku. A zresztą wielokrotnie o tym mówiliśmy w tym programie, bo gdy wszyscy mówili o tym, jak to pewny jest wzrost cen miedzi z uwagi na wzrost, powrót do normalnej aktywności w Chinach, aktywności produkcyjnej, czyli zakupów Chin, jak to miedź będzie potrzebna, jakie są niedobory teraz, a jakie będą duże niedobory w kolejnych latach w związku z produkcją między innymi samochodów elektrycznych, wręcz pewny były wzrost. No zawsze, jeżeli coś takiego słyszymy, powinna nam się zapalać lampka ostrzegawcza, podobnie było z eurodolarem niedawno. No i tak też się teraz dzieje i w momencie, jeżeli miedź przebiła 8 tysięcy, to jest w cenach na rynku kasowym, 8 tysięcy dolarów, no i zmierzamy 7400, 7500, to jest wsparcie i później, ja mówię o cenach LME, i później 7 tysięcy kolejne, naprawdę to nie wygląda dobrze i tutaj potencjał do przetestowania na miedzi dołka z ubiegłego roku jest jak najbardziej realny i trudno, żeby KGHM w takim otoczeniu był mocny, tym bardziej, że srebro ma niższy szczyt niż ten, który był w 2022 roku, więc to kolejna ważna kwestia. Do tego mamy spadek dolar-złoty. Owszem, KGHM bardzo mocno, wiemy, stosuje różnego rodzaju zabezpieczanie różnic kursowych, no ale lepiej, ale to są też koszty i wpływają na mniejszą rentowność ogólnie, więc no, mamy spadek dolar-złoty i mamy spadek jeszcze euro-złoty, euro-dolar, który na pewno nie pomaga cenom miedzi. No więc kilka jest naprawdę elementów. Do tego chyba Maciek wspominał o tym w naszym programie Rozmowy Spekulowane, że dochodzi ta niepewność ogólnie związana, typowa dla wycen, typowo wpływająca na wycenę na naszej giełdzie, w związku z tym, że jest to spółka państwowa, cały czas mamy te gdzieś potencjalne ponadmiarowe zyski, no i one są coraz mniejsze już, ale jest rok wyborczy, może być tutaj chęć, przynajmniej tego się boją w jakimś stopniu inwestorzy, że może tutaj być jakaś chęć pociągnięcia trochę większej kasy ze spółek państwowych. Natomiast no, kurs sam KGHM-u, on już mocno spadł. Jest w trendzie spadkowym, ale o tych wszystkich byczych argumentach dotyczących rynku globalnego rynku miedzi teraz i w przyszłości warto sobie przypominać właśnie w momencie, gdy mamy testowanie niższych cen i z czymś takim mamy do czynienia. Widzimy, że to najbliższe wsparcie, które zostało, to już to, co zostało. No i obroty w zeszłym roku, widzimy tutaj te zielone słupki, one były wyższe niż na wyprzedażach. Więc to jest jakiś sygnał tego, że to kupno i to wyprowadzenie cen z ubiegłego roku no nie było na niewielkim obrocie, na takim właśnie odcięciu tylko podaży, przeniesieniu podaży na wyższe poziomy. No faktycznie tam tego kupna trochę było, więc pewnie jeszcze nie w tej chwili, bo dopiero co przebiliśmy i oddaliśmy się od ważnego wsparcia na akcję KGHM-u, ale no nie warto skreślać tej spółki, pomimo że jest w trendzie spadkowym w tym momencie. I jeszcze jeden surowiec, gaz ziemny. On także jest tani w porównaniu z tym, co było jeszcze
kilka czy kilkanaście miesięcy temu. Na przykład holenderskie kontrakty terminowe, TTF, no teraz są na naprawdę niskich poziomach cenowych. One były wielokrotnie wyższe niż one są teraz dużo niższe, wielokrotnie niższe niż były na przykład w sierpniu 2022 roku. No i podobnie jak na omawianej przez Łukasza miedzi na KGHM-ie, tutaj też ten trend spadkowy jest bardzo wyraźny, to zarówno na amerykańskim gazie ziemnym, jak i tym europejskim gazie TTF, przy czym troszeczkę nam się w ostatnim czasie ta korelacja rozjechała. Gaz ten amerykański doszedł do swojego dołka w okolicy $2 i odbił na 2,40, natomiast w przypadku gazu TTF mamy kontynuację trendu spadkowego. Z taką sytuacją takiego rozjechania się tych cen, tych dwóch gazów mieliśmy do czynienia rok temu, to było w okolicach wakacji, wtedy bardzo mocno drożał gaz TTF, gaz europejski, natomiast gaz amerykański utrzymywał się na relatywnie stabilnych poziomach. No oczywiście to wynikało z tych problemów tutaj lokalnych i ograniczeń, obaw o to, że magazyny gazu no nie będą wystarczające, czy tego gazu po prostu zabraknie, były one usilnie uzupełniane. No i co się stało? Stało się to, że te magazyny na tyle dobrze zostały uzupełnione, że wraz z końcem roku jeszcze, pomimo różnych czarnych prognoz, rok, ten okres grzewczy i nadejście wiosny zakończyło się wciąż z utrzymanymi na relatywnie wysokim poziomie zapasami, a w tym momencie według szacunków jesteśmy w okolicach 65% zapełnienia magazynów i to jest najwyżej, czy inaczej, wyżej powyżej pięcioletniej średniej, tak? Także te wszystkie obawy związane z Rosją, z brakiem przepływu, bo przecież jeszcze przed inwazją, jeszcze rok temu, no 16 miesięcy temu, mówiliśmy o zależności energetycznej Europy tutaj pod kątem gazu na poziomie 40%, no teraz to jest ułamek tej wartości. Jednak mamy inne źródła i z innych źródeł magazyny są zapełniane, co nie zmienia faktu, że te obawy oczywiście mogą powrócić, więc też do tych spadków, które widzimy, do poziomów najniższych od 2021 roku, no nie możemy się jakoś mocno przywiązywać. Bo tematy pewnie związane z obawami o zimę, o to, czy po raz kolejny nie będzie trzeba wstrzymywać działalności niektórych przedsiębiorstw, tych zwłaszcza najbardziej energochłonnych, przedsiębiorstw chemicznych, głównie na rynku niemieckim, czy to ponownie się nie wejdzie w życie, tak? No to by zapewniło wzrost cen. Natomiast tutaj nawet Międzynarodowa Agencja Energetyczna nie ostrzega, ale widzi potencjał wzrostu właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, no, czyli już za kilka miesięcy, pamiętajmy, że rynek jednak wycenia z przyszłością to, co się będzie działo na rynku, widzi potencjał i ryzyko wzrostów, natomiast to ryzyko, że dojdziemy do tak wysokich poziomów, przypominam, że w przypadku tego gazu europejskiego, na którym teraz jesteśmy w okolicach $26 jeszcze niedawno byliśmy na poziomie euro, przepraszam, to w euro oczywiście notowane, będzie na poziomie 350, tak, więc tutaj jest gigantyczna przecena, no a ten potencjał właśnie według Agencji Energii jest w zasadzie, no jest, ale nie aż tak duży, tutaj wręcz szans nie widzi na taki wzrost. Także no tutaj wiele się oczywiście będzie rozgrywało na tym polu takim geopolitycznym, tak, jak się będzie też rozwijała sytuacja stabilizacji tego rynku gazu ziemnego. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest możliwość, że wkrótce, nawet patrząc na wykres, że to dno zostanie ubite, bo jeżeli patrzymy na impet tutaj, na to, jak ten rynek traci, no to jest możliwość, że już gdzieś tutaj wkrótce zostanie uklepane dno. Akurat na rynku gazu europejskiego, na tym wykresie tutaj tego nie widać, ale na gazie amerykańskim, gdzie historia sięga zwłaszcza na tym wykresie tygodniowym roku nawet 2012, no widzimy, że zbliżamy się już blisko tego dna, gdzie rynek wielokrotnie odbijał, tak? Czyli to jest ten element, kiedy rynek wchodził w trend boczny, po czym pojawiało się odbicie. To akurat gaz jest taki często,
nie tyle technicznie, co sezonowo działa, czyli widać, że te wszystkie sezony nadchodzącej zimy powodowały wzrosty, więc na tym wykresie, który teraz mamy, tym wykresie kontynuacyjnym, tygodniowym, to bardzo dobrze widać, tak? To jest rynek kasowy, więc możemy spojrzeć te kilkanaście lat wstecz, no i właśnie te okolice $2 w przypadku rynku amerykańskiego to jest sytuacja, w którym no, rynek uznaje, że już jest na tyle wycena atrakcyjna, że strona popytowa wkracza do akcji. No i oczywiście można by to przenieść na wykres tego gazu TTF, którego nie widzimy, no ale też zbliżamy się do tych poziomów właśnie, gdzie rynek może się stabilizować, no i pojawia się teoretycznie potencjał odbicia. I na koniec jeszcze jedna ważna, duża polska spółka, Grupa Azoty, której los i której działalność od gazu i cen gazu jest bardzo uzależniona, no bo przecież Grupa Azoty produkuje nawozy sztuczne. No i wiemy, że spółka jest bardzo poważnie zadłużona. To zadłużenie powstało, Łukaszu, w tym okresie, kiedy nawozy sztuczne Grupa Azoty musiała produkować w wyjątkowo niekorzystnych dla siebie warunkach. No jest tak źle, że być może zakłady w Puławach zostaną przejęte przez Orlen. No, myślę, że nawet jakby było dobrze, to Orlen by chciał przejąć, żeby dalej tworzyć tego swojego czebol polski, narodowy. Więc nie wiem, czy akurat to jest związane z wynikami. Ja bym się skupił na tym, co się dzieje po pierwsze na wykresie. No i po przebiciu tego poziomu 30, no to wsparcia, które były w 2021, w 2022 roku, no padły. Inwestorzy widzą głowę z ramionami. Zasięgi są naprawdę potworne, bo przynajmniej 20, jak nie więcej złotych od tego 30. Taki jest zasięg tej formacji. Więc to krótkoterminowo nie wygląda to dobrze, bo nawet jeżeli ta formacja miałaby się nie spełnić, no to ta dynamika, która się teraz pojawiła, między innymi związana z wyjściem przez to właśnie wsparcie, no zniesie kurs pewnie jeszcze niżej, to tak na bazie czysto analizy wykresu, tym bardziej, że w tym miesiącu ta świeca, która się jeszcze tworzy, no to już, pomimo że mamy jeszcze ponad 4 dni transakcyjne, no to już ten wykres pokazuje, że obroty są najwyższe od początku 2022 roku, więc to wyjście z głowy z ramionami przez linię szyi jest na obrocie, czyli to jest dość dobre potwierdzenie. No, technicznie nie wygląda to krótkoterminowo dobrze. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie tak niskie ceny gazu, to o czym mówił Maciek, no to te warunki trzeba przyznać, że się, o ile nie to, że będą bardzo dobre, no to przynajmniej znacznie się poprawiły dla spółki i są bardziej stabilne. O tym też prezes mówił właśnie, że oczekują, że w bardziej stabilnych warunkach będą działać. I myślę, że tak się stanie. I teraz, jeżeli tak by się miało stać i spółka znowu miała być atrakcyjna, no to zobaczymy, co się będzie działo na wykresie, bo to przebicie, które było 45 zł, ono było zaskakujące na obrocie. To były poziomy wyższe niż w 2019 roku. Ja myślę, że do tego wykresu wtedy inwestorzy zaczną wracać jako optymistycznego wykresu w długim terminie. I to będzie bardzo mocna spekulacyjna pozycja, więc myślę, że warto działać na azotach, bo krótkoterminowo są takie formacje, że tutaj na tym rynku zmienność będzie. Jednocześnie sytuacja fundamentalna będzie się stabilizować, ale inwestorzy będą tutaj widzieli dwa skrajne scenariusze, idealne pole do spekulacji i dużej zmienności. O surowcach, spółkach i sztucznej inteligencji mówili Łukasz Wardyn, Maciej Leściusz, CMC Market. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny program z tego cyklu w czwartek 1 czerwca i wtedy będziemy
rozmawiać o tym, czy Stany Zjednoczone już zbankrutowały, czy jeszcze nie. Jacek Brzeski, I Love Trading. Do zobaczenia.